na zegarze 13.30. Zapraszam na kolejną rozmowę dnia z Republiką. Witam naszych widzów i witam również Państwa i mojego gościa. Artur Wróblewski, amerykanista, Uczelnia Łazarskiego. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry. Panie profesorze, czy ten szczyt NATO, który już za nami, te trzy dni, to historyczne dni? W moim przekonaniu jest to historyczny szczyt. Niektórzy zastanawiają się, czy można tak określić to wydarzenie. Natomiast jest to porównywalne ze szczytami NATO na przykład w 1999 roku, kiedy Polska, Węgry, Czechy jako pierwsze kraje z dawnego Układu Warszawskiego uczestniczyły w Waszyngtonie, bo wcześniej w kwietniu, prawda, i w marcu nastąpiło przyjęcie nas do NATO. W 1991 roku było ważne spotkanie Rady Północnoatlantyckiej po upadku, można powiedzieć, komuny i jeszcze wtedy był Związek Radziecki, ale wtedy przyjęto nową już koncepcję strategiczną sojuszu. Kiedyś był raport Harmela z 1967 roku dotyczący nowych jak gdyby relacji sojuszu ze Związkiem Radzieckim i wtedy doktrynę elastycznego reagowania przyjęto w 1967 roku. W 1954 roku mieliśmy doktrynę zmasowanego odwetu. Zmieniono, co jest tarczą, co jest mieczem w tych doktrynach. Te wydarzenia się pamięta. Nie tylko jakby eksperci o tym wiedzą, ale wiedzą, nie wiem, studenci stosunków międzynarodowych i podobnie to wydarzenie będzie zapamiętane jako historyczne, bo mamy jedność NATO, mamy nieuleganie szantażowi Rosji poprzez decyzję o przyjęciu Finlandii i Rosji, mamy commitment, czyli takie zobowiązanie, to najważniejsze, do zwiększenia liczby NATO Response Forces, czyli sił reagowania NATO utworzonych też na historycznym szczycie w 2002 roku po 11 września w Pradze. Wtedy powstały te siły szybkiego reagowania. One w 2015 roku na szczycie w Brukseli jeszcze liczyły 14 tysięcy żołnierzy teraz tylko. Wtedy podjęto decyzję po Krymie, żeby zwiększyć do 40 tysięcy, a teraz ponad siedmiokrotnie do ponad 300 tysięcy. I również ważne jest podniesienie rangi czy statusu batalionów, grup bojowych w państwach bałtyckich z poziomu batalionu, czyli około 1000 żołnierzy do brygad. To jest zwiększenie liczby żołnierzy, na to czekaliśmy, natomiast nie chcemy rotacyjnej obecności tych 300 tysięcy żołnierzy, tylko jak najwięcej ich chcemy stale stacjonujących na wschodniej flance, jako te High Readiness Joint Task Forces, czyli siły natowskiej odpowiedzi, bardzo wysokiej gotowości. To się nazywa w żargonie szpicą NATO, spearhead, czyli szpica NATO. To jest to, na co my liczymy i idzie wszystko w tym kierunku, że będzie permanentna taka obecność tych sił, a nie, że przylecą za 48 godzin albo 5 dni, kiedy już agresor zaatakuje. A ja zapytam terytoria w taki sposób pana, czy musiało, bo tutaj możemy porównywać różne szczyty NATO. W 2010 roku Rosja została nazwana partnerem. Podczas tego szczytu 2022 Rosja została wreszcie nazwana agresorem, wrogiem, zagrożeniem. Czy musiało dojść do tych krwawych, tragicznych wydarzeń, aby ktoś obudził się ze snu? Musiało dojść, dlatego że jak są gigantyczne pieniądze, interesy, no to nikt nie chce psuć tych interesów. Natomiast musimy jasno sobie tutaj odpowiedzieć na to pytanie, że Niemcy, Francuzi zarabiali gigantyczne pieniądze. My nie zarabialiśmy, bo byliśmy biedni w komunie przez ten cały komunizm, Jałtę i tak dalej. Prawda? Nie znaliśmy się też na biznesie. 30 lat się uczymy biznesu, więc nie zarabialiśmy. Natomiast chociażby Niemcy, czy konkretnie firma Total czy firma Linde niemiecka, one zarabiały pieniądze na przykład na rozbudowie LNG rosyjskiego. Tam daleko na Syberii, w Zatoce Gdańskiej i Gdańskiej, prawda, i innych miejscach, sprzedając na przykład wymienniki ciepła, jeśli chodzi o firmę Linde czy inne rzeczy. Oni zarabiali na wszystkim. Amerykanie jako Exxon też zarabiali pieniądze. Przecież wycofali się Amerykanie z gazu łupkowego i ropy łupkowej, poszukiwań w Polsce i tam przecież były różne kontrakty na Syberii podpisane, dlatego też poprzedni sekretarz stanu USA
nawet dostał medal od Putina za czasów przed Trumpem. Oczywiście to było, choć miał poprzedniego sekretarza stanu USA. Zatem po prostu trudno było nagle odejść od tego paradygmatu Rosji jako partnera. Poza tym Rosja no, do 2014 roku udawała, przygotowując się, że nic no, nie robi złego. Co prawda w lipcu 2014 przetestowała pocisk balistyczny średniego zasięgu, czyli ten zabroniony traktatem INF z 1987 roku. I wtedy zaczęto mówić o Rosjanie, prawda, łamią reżimy kontroli zbrojeń i jeszcze, prawda, anektowali Krym. Zatem po prostu trzeba było dojrzeć do tej decyzji. Natomiast to jest super decyzja, super szczyt, dlatego że w grudniu 2019 roku też był szczyt NATO w Londynie i pewnie pani redaktor pamięta, że to wtedy opowiadał prezydent Macron o tej chorobie mózgowej NATO i właściwie o jakimś takim schyłku NATO, kryzysie NATO. Dzisiaj nikt nie mówi o kryzysie NATO, nawet mało o tym się mówi, ale bardzo ważna decyzja zapadła o stworzeniu porządnego funduszu innowacji NATO, który będzie badał nowe technologie, rozwijał nowe technologie podwójnego zastosowania, na przykład sztuczną inteligencję czy technologię kwantową w ramach takiego natowskiego akceleratora innowacji obronnych i nie tylko. To będzie ponad miliard dolarów na to. Zatem poza tym też emisja będzie cięcie emisji zanieczyszczeń CO2, czyli będzie na to ekologiczne też. To zatem wszystkim powinno się podobać to, co zostało zadecydowane i ma to charakter i symboliczny, bo jesteśmy jednością, i praktyczny, ponieważ będziemy mieli więcej żołnierzy on the ground, czyli tutaj w Polsce, Rumunii, Bułgarii, Węgry i państwa bałtyckie. I dzisiaj pytamy też, jak te informacje mógł przyjąć Władimir Putin. No właśnie, wiemy zresztą, że jego plany się nie ziściły. Wiemy, że odwołuje swoich dowódców, którym poszło nie tak, jak on sobie wyobrażał. Wiemy, że ta wojna trwa zdecydowanie dłużej, niż on sam zakładał, jego plany, które wyszły na jaw, ale nie wiemy, jak zareaguje na te decyzje. Czy powinniśmy się spodziewać tutaj szczególnej też agresji rzeczywiście w kierunku NATO, bo też można zauważyć, że za każdym razem, kiedy mają miejsce tak ważne spotkania, tak istotne, to Władimir Putin atakuje ze wzmożoną siłą. Nic nie zrobi Putin. Putin jest słaby, schorowany, stary, przepraszam za określenie, dziad, który nic nie może zrobić razem z tą swoją półpijaną armią. Musimy zerwać z tym mitem tych Rosjan. No oni w 1944-1943 roku pokonali Hitlera, ale pamiętajmy, za sprzęt amerykański w ramach Lend-Lease Aktu, prawda, tej ustawy. Oni produkowali chyba dwie lokomotywy w 1942-1941 roku. Amerykanie dostarczyli im tysiące samochodów, lokomotyw, czołgów i tak dalej. I to się działo przez Władywostok i wtedy Japończycy nie atakowali tych właśnie jak gdyby dostaw, dlatego że myśleli, że liczyli, że ZSRR stanie się ich sojusznikiem w pewnym momencie i dlatego było to możliwe. Natomiast w tej chwili widzimy, że Rosja nie wygenerowała nic przez 30 lat. Ani samochodu, ani ABS-u, ani poduszki powietrznej, ani technologii kwantowej, ani niczego. Oni stworzyli Skolkowo, czyli pod takie jakby Dolinę Krzemową pod Moskwą. Nic z tego nie wyszło. Miedwiediew miał być za to odpowiedzialny, prawda? Wiemy, że dzisiaj Miedwiediew niby wydawał się poważny, wykształcony człowiek, profesor prawa rzymskiego, a właściwie jest człowiekiem, który się kompromituje. Słuchałem dzisiaj czy wczorajszej wypowiedzi Putina, pytano go o rozszerzenie Finlandii NATO. Już się zaczął wycofywać. Mówi, my nie mieliśmy nigdy nic do NATO, do Finlandii NATO, że nie mogą wstąpić do sojuszu. Nie. Jedyne, co trzeba się spodziewać, to zjerkalnej, chyba powiedział, czyli takiej lustrzanej odpowiedzi naszej, że tam gdzieś ulokujemy jakieś swoje uzbrojenie. I oczywiście później na koniec cytował Puszkina, jakieś tam poematy Puszkina i bredził o duszy rosyjskiej znowu, którą wiemy, że prawda, tej duszy rosyjskiej mamy już dosyć. Niektórzy wierzyli w tę jakąś duchowość rosyjską, a to jest tak naprawdę cywilizacja turańska, jak profesor, właśnie nie profesor, Feliks Koneczny, ponad 100 lat temu historyk, badacz, pisał taki nasz Huntington, napisał o wielości cywilizacji, prawda, i opisał te właśnie cywilizacje, gdzie teraz jest Rosja,
jako spadkobierców Chingischana i tak dalej, opartą na militaryzacji, prawda, na tak naprawdę rodowej więziach społecznych, a nie takich społecznych, obywatelskim społeczeństwie. A rodowe widać dzisiaj, bo tam jedynie rodziny się popierają, prawda, oligarchów, prawda, i oni mają te kochanki i pieniądze kradną obywatelom. Także to, co napisał Felix Koneczny, świetnie się dzisiaj sprawdza. 7 kręgów cywilizacyjnych on tam opisał ponad 100 lat temu. Także widzimy, że Rosja nie jest żadnym supermocarstwem. Rosja jest silna w tej chwili, oczywiście, bo ma broń jądrową. Rosja jest silna, bo ma Chiny za sobą. I na to Rosjanie liczą. I chcą tworzyć w ramach globalnej inicjatywy bezpieczeństwa, Global Security Initiative, ogłoszonej przez prezydenta Chin w kwietniu, jakby taką alternatywny świat wobec zachodniego świata. I dlatego już rozliczyli na przykład dostawę węgla 5 czerwca, faktura została wystawiona. Rosjanie rozliczyli sprzedaż węgla do Indii w juanach chińskich. To jest historyczny moment, bo to pokazuje, że te pomysły, żeby tworzyć alternatywę do SWIFT-u w darknecie finansowym, po rosyjsku to się nazywa SPFS, taka jakby alternatywa do SWIFT-u. Chińczycy nazywają to CIPS, czy też alternatywne karty kredytowe w stylu Union Pay Mir, to jest ta chińsko, jak gdyby rosyjska inicjatywa, że to może zadziałać. To znaczy, że yuan stanie się rezerwową walutą dla krajów BRICS, dla krajów tej współpracy Morza Kaspijskiego, dla innych krajów jak Brazylia, prawda, czy Nikaragua, Wenezuela. I to jest zagrożenie dla supremacji dolara, czyli dla supremacji amerykańskiej. Natomiast to, że Rosjanie zaatakują Polskę czy NATO, popatrzmy na potencjały i popatrzmy na to, że to jest tylko 140 milionów, tylko 100 milionów etnicznych Rosjan, 20 milionów jest pijanych albo cierpi na chroniczne ubóstwo. Ja zapytam również pana o to bardzo często przez kilka ostatnich lat, a szczególnie i tutaj no, raczej w tych latach, od kiedy to Joe Biden objął fotel prezydenta Stanów Zjednoczonych, to polskiej dyplomacji zarzucano, że nie ma relacji polsko-amerykańskich, że te relacje się zniszczyły, że tych relacji nie ma, że polska dyplomacja nic nie robi, wręcz przeciwnie. Jak pan dzisiaj oceni te relacje polsko-amerykańskie? Bo to właśnie opozycja bardzo często atakowała dzisiejszy rząd i dzisiejszą dyplomację, że my nie budujemy relacji ze Stanami Zjednoczonymi. Okazuje się, że to u nas powstaje stałe dowództwo, a nie we Francji czy też w Niemczech. Trzeba powiedzieć, że relacje są znakomite. No, trudno sobie wyobrazić lepsze. Były pewne spory o prywatną telewizję, prawda, czy też spór w sądzie arbitrażowym o taką firmę amerykańską, która w wiatraki chciała inwestować, ale zmieniło się prawo w Polsce. Mieliśmy inne spory, ale to jest normalne. Bardziej ekonomiczne tutaj były kwestie, ale też polityczne, związane z kwestiami światopoglądowymi. To się skończyło, ponieważ obóz rządzący obecnie ma szczęście. Oczywiście w nieszczęściu szczęściem jest ten konflikt w Ukrainie, dlatego że te kwestie dotyczące LGBT+, prawda, czy kwestii innych, odchodzą na plan dalszy. Natomiast najważniejsze są kwestie bezpieczeństwa. I tutaj, jeśli o to chodzi, to mamy kontynuację Trumpa, który podpisał w 2020 roku, Mike Pompeo wtedy był z ministrem Błaszczakiem, tę umowę o wzmocnionej, pogłębionej współpracy polsko-amerykańskiej. Wtedy właśnie padła ta inicjatywa utworzenia, reaktywowania 5. Korpusu w Fort Knox w Kentucky i stworzenia wysuniętego elementu dowodzenia w Poznaniu, 200 tylko osób, teraz będzie ponad 700 osób. I te relacje są znakomite. Zostaliśmy włączeni do programu ruchu bezwizowego. Czyli taka mentalna bariera pękła też. Blokowano ten symbol, symboliczny ruch dla Polski. Kto blokował? No między innymi no różni ludzie. Ci, co nie za bardzo lubią Polskę, ci, co wolą Niemców, albo na przykład środowiska AIPAC-u, czyli żydowskich organizacji w Stanach Zjednoczonych, lobbingowych czy izraelskich, prawda? Ponieważ były tam te roszczenia. Pamiętamy tę ustawę 447. Zatem wtedy pękła mentalna bariera, żeby zrobić coś dobrego dla Polski, a dzisiaj pękła kompletna. Kolejna bariera, żeby ustanowić stały
obecność amerykańską w postaci wysuniętego elementu dowodzenia stałego armią amerykańską lądową tutaj w Europie Środkowo-Wschodniej i w ogóle w całej Europie, bo o to chodzi w tym dowództwie poznańskim USA. Panie Arturze, zapytam o przyszłość Ukrainy, dlatego że podczas tego szczytu NATO również tam ze wszystkimi delegacjami połączył się zdalnie Wołodymyr Zełański, mówił wprost, chcemy być w NATO. No i tutaj pojawia się pytanie, czy to się rzeczywiście wydarza, jeśli tak, to kiedy i jaki to będzie miało wpływ na działania Władimira Putina. To będzie porażka gigantyczna dla tego, prawda, człowieka skorumpowanego, który stworzył system demoralizacji społeczeństwa rosyjskiego i zrobił z tego społeczeństwa społeczeństwo niewolników, taką sektę, prawda, takich 140 milionów sekciarzy. Trzeba pomóc tym ludziom, stworzyć alternatywę nowego Nawalnego gdzieś na Zachodzie, mądrych ludzi. Kiedyś Lenina też wwieziono, prawda, do Rosji, niestety ze złymi konsekwencjami, ale trzeba pomóc tych ludzi uwolnić od Putina. Tego typu rzecz jak przyjęcie Ukrainy jest moralnym obowiązkiem, bowiem skoro gadają wszyscy o demokracji, praworządności, artykuł 2 procedury praworządności 7, że Polska coś zrobiła czy nie tak, no to chyba tym bardziej trzeba pomóc bronić się krajowi, którego integralność, suwerenność, prawo międzynarodowe zostało pogwałcone. To jest możliwe dla NATO, powinien być fast track, czyli szybka ścieżka otwarta dla właśnie Ukrainy w NATO, jak również dla Ukrainy w Unii Europejskiej. Czy możemy pomóc NATO, Ukrainie? Popatrzmy na potencjały. Trzeba pomóc. Tę wojnę można wygrać, nie napadając na Rosję, tylko wypychając Rosję ze wszystkich sektorów, Ługański, Chersoński, Zaporożki, Krym i tak dalej. Musimy to zrobić. Być może trzeba wprowadzić zielonych ludzików, czyli taką narzędziami Putina, kłamstwem Putina posługiwać się, żeby po prostu wyprzeć to imperium zła, pamiętając, że pod Morzem Azowskim płytko, jak również koło Krymu na południowy zachód są przecież złoża gigantyczne. Skifska chyba się nazywa i Foros, gdzie jest gaz i ropa, które mogą pomóc uniezależnić się od gazu, ropy rosyjskiej Unii Europejskiej i dlatego powinniśmy chociażby dlatego pomóc odbić tę ziemię z rąk rosyjskich, bo to wszystkim będzie służyło na przyszłość i będzie praktycznym wyrazem nowej, transformowanej koncepcji powstrzymywania, odstraszania i obrony, o której była mowa w Madrycie. Ale dzisiaj też warto zapytać o to, czy relacje Stanów Zjednoczonych z Francją, z Niemcami się ochłodziły, patrząc na działania, niektórzy nazywają to też opieszałością, na przykład Niemiec. Oczywiście to jest na korzyść Polski, dlatego że Biden czy jego ludzie przecież mają rozum i wiedzą, że to są niepewni gracze. Zresztą Francja wystąpiła za de Gaulle'a ze struktur wojskowych, zostając w cywilnych NATO, dlatego kiedyś NATO miało siedzibę nie w Mons pod Brukselą, ale w Paryżu. Wróciła dopiero za Sargosiego w 2009 roku, ale wtedy też Francja storpedowała naszą tarczę antyrakietową Ground Based Midcoast Defense System z Amerykanami, a moglibyśmy już być tak bezpieczni jak obywatele, mieszkańcy Kalifornii czy też Alaski, bo byśmy mieli element amerykańskiej tarczy antyrakietowej. Poprzez Sikorskiego, Tuska, Sarkozy i Merkel osiągnęli wypchnięcie Amerykanów. Oni wtedy posługiwali się tym, że patriotów nie mamy, patrioty chcemy, jak nie dają patriotów Amerykanie, to tarczy sobie nie zrobimy, nie pozwolimy. I w końcu przyszedł Obama i żadnej tarczy już nie było. To opóźniło 15 lat nasze gwarancje bezpieczeństwa ze strony USA. Natomiast Amerykanie dzisiaj widzą, że to są niepewni gracze, bo chciwi, prawda, bo niemoralni w pewnych aspektach. Natomiast Polska, no może trochę, że jeszcze biedniejsza, prawda, jest trochę taka naiwna może, ale jest pewnym graczem. My nie będziemy żadnych numerów wykręcać Amerykanom i dlatego jeśli będą mieli coś zrobić poważnego, to być może w przyszłości wybiorą nie Fuldę, prawda, tam gdzie był ten piąty korpus za komuny, bo to był ten przesmyk, taki najkrótsza droga między NRD a Zagłębiem Rury, tylko wybiorą Łask, Świętoszów,
Toruń, Malbork czy inne rzeczy. Zresztą już 3,8 miliarda złotych kasy dostaliśmy w ramach 133 projekty finansowane z funduszu natowskiego inwestycji w bezpieczeństwo od roku 99. Między innymi 7 lotnisk, 2 porty zostały zmodernizowane i 5 albo 4 składnice paliw, na przykład w Cybowie, Puszczy Mariańskiej czy w Gardei. To są rzeczy, które już się wydarzyły. Trzymajmy się Amerykanów, bo to jest jedyny gracz, ale oczywiście kochajmy się również w ramach Unii Europejskiej, bo to jest przyszłość, i w ramach w ogóle NATO jako, prawda, różnorodność pewna, bo tam jest i przecież Montenegro od 2017 roku, które czeka od 2010 na członkostwo w Unii Europejskiej. Pomóżmy Bałkanom też zachodnim. I tutaj stawiamy kropkę. Bardzo panu dziękuję za dzisiejszą analizę. Artur Wróblewski, amerykanista, Uczelnia Łazarskiego, był państwa i moim gościem. Dziękuję panu bardzo. Dziękuję. A już za chwilę serwis informacyjny. Ja tylko państwa serdecznie jeszcze zaproszę na wydarzenie, które już jutro. Wydarzenie pod tytułem Chwała i sława polskiego oręża. Zapraszają m.in. Klub Młodzieżowy, Klub Gazety Polskiej, Warszawa Mokotów, Warszawski Klub Gazety Polskiej, wicemarszałek Senatu Maria Koc. Zaprasza również Muzeum Wojska Polskiego. A w programie między innymi już jutro na ulicy Powsińskiej 13 w Warszawie prezentacje jednostek wojskowych i uczelni, pokazy historycznych i współczesnych pojazdów pancernych i wojskowych Wojska Polskiego, poczęstunek grochówką wojskową. Czyli jutro dużo będzie się, wiele się będzie działo w Warszawie. Zapraszamy na ulicę Powsińską 13. A do zobaczenia za kilka chwil.